Szokująca wizja przepowiednia dotycząca Joe Bidena. Czy Stany Zjednoczone zablokują celowo jakiś kanał na Bliskim Wschodzie, który będzie mieć związek, będzie istotny dla przebiegu wojny na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik w Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji, przepowiedni Jackowskiego dotyczącej Joe Bidena, Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że jest to wizja, jako odczytywanie tutaj jasnowidz Jackowski jako jasnowic, jako medium potrafi odczytać, czyli telepatia myśli tutaj prezydenta Stanów Zjednoczonych, to co myśli, a czego nie powie głośno publicznie, ale nie wiem, czy tak rzeczywiście będzie. I tutaj Jasnowic Jackowski, dokonując takiej wizji przepowiedni dotyczącej Joe Bidena, to pojawiła mu się wizja, że będzie zablokowany jakiś bardzo ważny Kanał na Bliskim Wschodzie, tak? I że to będzie celowe zablokowanie jakiegoś kanału. To jest ciekawa sprawa, bo to ma, mieć, to ma być po prostu w kontekście Bliskiego Wschodu wojny. Wiadomo, że po prostu tam kanał może być po prostu wykorzystywany do transportu sprzętu wojskowego, czy do tego, że tam po prostu może być marynarka wojenna, może płynąć, albo na przykład wstrzymanie jakichś dostaw, czy dostaw handlu, jeśli chodzi o handel, statki i tak dalej. Natomiast ja pamiętam, też była taka inna wizja, swego czasu już nie pamiętam, kurczę, kiedy ona była, barok rok temu, czy dwa lata temu, przepowiednia, kiedy Jasnowic Jackowski mówił o tym, że będzie po prostu kanał sueski zablokowany. I ta przepowiednia wtedy się zrealizowała i rzeczywiście była taka sytuacja, e, była taka sytuacja, że tam statek się zaczopował po prostu, tak, e, nie wiem jak to on ten statek zrobił, czy to było celowe, czy to było przypadkowe, w każdym razie tam statek po prostu zaczopował ten kanał sueski, była był gigantyczny problem, no, nawet można byłoby powiedzieć po prostu korek, tak, jeśli chodzi o wody. Widziałem rzeczywiście, no nie na żywo, ale widać, widziałem po prostu to w internecie, że mnóstwo tam statków, kontenerowców po prostu czekało, aż ten statek, on był taki zaczopowany, jeśli chodzi o ten kanał sueski, zaczopował się tak praktycznie na ukos tego kanału. No i inne statki nie mogły przypłynąć, a to po prostu był istotny kanał z punktu widzenia szlaku handlowego. Pytanie teraz jest takie: tak, kto? miałby dokonać teraz tego blokady, no to nie jest powiedziane, że to będzie kanał sueski, tak, ale po prostu pytanie jest też takie, kto na przykład teraz dokona tego blokady, jeśli chodzi o ten kanał na Bliskim Wschodzie, co to będzie za kanał, tak, tak, i po prostu w jakim etapie to zostanie zablokowane, kto na kogo na przykład rzuci winę za potencjalną po prostu blokadę tego kanału, tak, w kontekście oczywiście wojny Tutaj Izrael kontra Hamas, Izrael kontra Palestyna, czy po prostu niektóre kraje arabskie, tak gdyby doszło do takiego konfliktu rozszerzonego. No i tutaj Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, dokonując wizji przepowiedni dotyczącej Joe Bidena, że działania, działania są zaplanowane na trzy etapy. Tak? Natomiast drugi etap będzie się komplikował, według Jasnowidza Jackowskiego. I teraz tak, oczywiście, to wszystko w kontekście wojny Bliski Wschód i Izraela. I teraz pierwszy etap. Według tej wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, to jest strefa gazy, a więc to, że Izrael atakuje strefę gazy. No po tym, jak wcześniej wiadomo, Hamas atakował Izrael, ale to jest jakby pierwszy etap. Bo nam, oczywiście, tutaj z perspektywy Polski, w ogóle Europejczykom, no to jak my, my myślimy, konflikt na Bliskim Wschodzie, no to po prostu walki, jeśli chodzi o strefę gazy i tak dalej, oszczeliwanie czy atak po prostu Hamasu na Izrael i tak dalej. Tak? Ale według Jasnowidza drugi etap tej wojny to będzie poszerzenie tych działań militarnych, dalsze działania poza strefą gazy. Czyli, tak jak powiedziałem, no to może być rozszerzenie tego konfliktu, na przykład Izrael kontra Iran. Izrael kontra Syria, Izrael kontra Liban, e, tak, Izrael kontra, jeszcze jakie tam państwo po prostu, no, e, no kontra Palestyna, tak. No więc tutaj Jasnowid Jackowski nawet podał dokładną datę, kiedy to mogłoby mieć miejsce, czy widełki czasowe, e, to miałby mieć miejsce od 15 do 25 listopada. I tutaj według Jasnowidza ten drugi etap się będzie komplikował, tak. Być może blokada tego kanału będzie związana z po prostu z zablokowaniem na przykład potencjalny dostaw sprzętu wojskowego dla jednej czy też drugiej strony. E, tak to może wyglądać, tak? E, natomiast tutaj, według jasnowidza Jackowskiego, jak on dokonywał tej wizji, jeśli chodzi o Joe Bidena, to kilka państw arabskich, e, tak, e, tutaj oficjalnie połączy się, czy po prostu tak, wypowie tej wojny, jeśli chodzi o Bliski Wschód, jeśli chodzi o Izrael. E, zresztą ja przedstawiam taką wizję, przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, wielkie, Rewolucja arabska, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Tak? I tutaj, według Jasnowidza Jackowskiego, te kraje arabskie. One na początku nie wystąpią fizycznie przeciwko Izraelowi, tylko będą chciały zablokować to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. A w ogóle, jakby takim punktem kulminacyjnym do tych działań, jeśli chodzi o te kilka państw arabskich, miałby mieć miejsce potężny wybuch, potężny po prostu wybuch na Bliskim Wschodzie, który po prostu zmobilizowałby te kilka państw do tego, że miałby one wystąpić i wypowiedzieć się przeciwko Izraelowi. No ale tutaj ta wizja przede wszystkim skupia się na kwestii blokowania kanału. To jest też ciekawa sprawa, że właśnie ten kanał miałby zostać po prostu on zblokowany, tak, że miałby on po prostu zostać zblokowany. No pytanie, tylko teraz tak, to teraz można powiedzieć to na każdą, na, na każdą stronę, można to zrzucić, tak, na zwolenników Izraela, na przeciwników Izraela, na inne państwo, które nie ma jakiegokolwiek po prostu interesu w tym, a na na przykład chce tam jączyć, chce po prostu całą sytuację po prostu jakby tutaj zaognić, tak? Więc to jest ciekawe, jak tutaj cała sytuacja ona będzie przebiegać, tak jak ona po prostu będzie przebiegać, jeśli chodzi o tutaj bo praktycznie tutaj te działania militarne, jeśli chodzi po prostu o te działania militarne i te dwa etapy wojny. Pierwszy to jest Strefa Gazy, a drugi etap to jest poszerzenie tych działań militarnych, czyli wyjście poza Strefę Gazy, tak? No wiadomo, Strefa Gazy, no to jest praktycznie teren taki jak Kraków, tak jeśli chodzi o teren powierzchnię, mieszka tam około dwóch milionów ludzi, 2,5 miliona ludzi, no ale przecież ten konflikt Izraela może się rozszerzyć na Iran, na po prostu tutaj Syrię, na Liban, tak, tutaj może po prostu dojść do tego właśnie. Może dojść po prostu właśnie do tego, do tego konfliktu, tak? do tego po prostu konfliktu, do tego rozszerzenia tego praktycznie konfliktu. No i pytanie też o zaangażowanie poszczególnych państw, tak po prostu o zaangażowanie tych poszczególnych państw. Jeśli chodzi o, o dalsze praktycznie tutaj e, działania, tak wiadomo, że Izrael ma poparcie Stanów Zjednoczonych. Natomiast Jasnowiec Jackowski też mówił, że przecież Chiny też się zaangażują w tamtą sytuację. Może na początku nie powiedzą oficjalnie wojny ale zresztą Chiny wysłały w tamten rejon też sprzęt wojskowy, marynarkę wojenną, tak, Stany Zjednoczone wysłały lotniskowce i, i jeden chyba lotniskowie, czy dwa, na pewno jeden lotniskowie Stany Zjednoczone wysłały i jeszcze po prostu tam jakieś korwety morskie, czy jakieś po prostu statki wojskowe, no i to taki ma być strasz, jeśli chodzi o stronę chińską na Stany Zjednoczone, że jak Stany Zjednoczone przyłączą się fizycznie, tak, zaangażowanie wojska do tej wojny na Bliskim Wschodzie, to do tej wojny też zaangażują Chiny, tak? czyli e, to ma być taki po prostu jakby straszak na stronę amerykańską, co nie oznacza, że Amerykanie nie będą pomagać tutaj Izraelowi, tak, no bo będą pewnie pomagać tutaj, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy i tak dalej, tak, tylko mówimy tutaj o zaangażowaniu na przykład fizycznym żołnierzy, tak, że na przykład Amerykanie by wysłały jakiś korpus marines, jakiś żołnierzy amerykański i tak dalej, jeśli chodzi o Izrael, e, tutaj tak, żeby po prostu, e, czyli jeśli chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie, tak czy na przykład swoje samoloty myśliwskie, na, na pokładzie których po prostu byliby piloci amerykańscy, tak? I oni by walczyli, jeśli chodzi o bliski wschód, tak. No właśnie, jestem ciekaw, na ten temat sądzicie? No a Iran na przykład, tak, i te kraje arabskie, nie, nie dość, że poparcie miałoby tu Chin, to też po prostu poparcie Rosji, tak? E, na przykład Iran miałby poparcie tutaj Rosji, chociaż, no, nie jest powiedziane, czy rzeczywiście te państwa by się zaangażowały, tak? One mogą mieć gwarancję, że jakby co to te państwa się zaangażują, ale czy tak rzeczywiście będzie no i według Jasnowidza Jackowskiego konflikt na Bliskim Wschodzie wymknie się spod kontroli. To będzie Trzecia Wojna Światowa, to już ma miejsce, według Jasnowidza Jackowskiego Trzecia Wojna Światowa i konflikt ten ma trwać kilka lat, od 2024 roku do 2028 roku. No wiadomo, że ten konflikt, jeśli chodzi o Izrael, on już trwa, ale mówimy. Kiedy po prostu mógłby się on już wstępnie no, zakończyć? Chociaż patrząc na historię Izraela, tutaj strefy gazy, Palestyny, no to tak szybko się nie zakończy, tak? Bo to, to są zaszłości, które trwają dziesiątki lat, tak? Więc no ale na przykład jakieś byłoby wstępne porozumienie, dopiero pewnie w 2028 roku. To, to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.